Dobra, panowie, dzisiaj wytłumaczę wam trochę więcej o pewnym sposobie stosowanym przez wielu ludzi w tym silników, czyli w BMW M54, rządowej szóstce, kiedy występuje wielkie spalanie oleju, czy tam nawet małe. Co robią ludzie? Usuwają, tak jakbyście spojrzeli na poprzedni mój filmik, usuwają, trochę tam mówiłem o tym też, usuwają separator oleju lub kombinują coś z podciśnieniem, tak żeby uzyskać większe zasysanie oparów właśnie ze silnika. Po prostu tutaj jakby podłączył odkurzacz, zamiast normalnej sprężynki z membranką, czasami wywalają samą sprężynkę z membranką i uzyskają wysokie ciśnienie, podciśnienie, które zasysa non-stop, bardzo wysokie podciśnienie zasysa non-stop opary olejowe ze silnika, co powoduje, rzekomo mówią, że tutaj mamy, wybaczcie mój brak zdolności artystycznych, mamy cylinder z jednym tłokiem, trzy pierścienie, dwa górne kompresyjne, olejowy na dole. No i mówią, że rzekomo ten silnik ma pierścienie o zmniejszonej sprężystości, czyli po prostu, nie wiem jak to fachowo jest po polsku, nie oddziałują tak mocno na ścianki cylindra, po prostu mają, są miększe, czy tam jak zwał. Więc potrzebują troszkę więcej podciśnienia właśnie, żeby były bardziej rozparte na ścianki cylindra i uszczelniły przez to cały tłok i wtedy wszystko jest pięknie, ładnie i auto faktycznie nie spala oleju. I teraz znowu, jeżeli chcecie od razu, na pewno zrobię o tym filmik, jeżeli chcecie od razu, wejdźcie na mój drugi kanał Elbow Grease i tam wytłumaczyłem na krótkiej, praktycznie krótkim schemacie z klocków Lego i porównałem dwa pierścienie, że one wszystkie mają małą sprężystość, bo tak jak dzisiaj mówię, wszystkie samochody mają takie pierścienie i nie ma różnicy, czy to jest BMW, czy Mercedes, czy tam co innego. I oni mówią, że to jest właśnie przyczyna, że to te pierścienie, że one mają słabą sprężystość i trzeba je po prostu, trzeba im troszkę pomóc. Ja rozebrałem tamten swój silnik i udowodniłem, że to jest nieprawda, że olejowe są zużyte i tu wam pokażę, to jest, nie wiem jak to się fachowo po polsku nazywa, jest zamocowane od spodu cylindra po prostu taki kranik, który natryskuje olej od spodu pod tłok i pod ściany cylindra po to, żeby właśnie schłodzić, też naoleić tę całą akcję. No i właśnie dlatego jest też zużycie oleju. Ktoś mówi, usuń to i nie będziesz miał zużycia oleju. No tak, ale wtedy prawdopodobnie cały cylinder się zatrze prędzej czy później. Uzyska się większe temperatury u góry, przez co może też stopić tłok. No nie wiem, nie jestem pewny, ale jeżeli to tu jest, zamontowali to tu, niech to tutaj będzie. A teraz wam pokażę na bloku, jak znajdę pierścienie z mojego M54, jak naprawdę wyglądały i porównam z M52TU i wtedy sobie zastanówcie się, kto ma rację. A więc tak jak mówiłem, to jest blok z M52TU, który ma identyczny układ cylindrów, szerokość, średnica, skok. I teraz tak, tutaj mamy, dla przykładu wam dałem jeden kawałek pierścienia olejowego, bo składa się z dwóch i sprężyny. I to jest rozwartość około może mniej jak milimetr. A tutaj jest pierścień olejowy, który jest z jednego kawałka. Nie wiem, czy kamera złapie. Jest z jednego kawałka i sprężyny, który ma rozwartość około 2,5 może milimetra, może więcej. To już nie ma znaczenia, nawet nie ma sensu mierzyć dokładnie, bo to jest po prostu za dużo. I teraz jak mówiłem, mówię o tym wysokim podciśnieniu i tak samo o tym całym kaczkanie, czyli kaczkan, czyli to jest taka puszeczka łapiąca olej, czyli jak tam usuniecie sobie ten separator oleju i wstawicie ten kaczkan, to jest tylko po to, żeby właśnie część tego oleju z tego wysokiego podciśnienia złapać i tyle, no.
żeby było coś tam na tym, na tej linii, żeby nie było zwykłej rury idącej spod pokrywy zaworów do samego silnika, więc właśnie instalują te kaczkany, wydają masę pieniędzy i teraz sobie zadajcie pytanie, czy wiedząc już, że to pierścienie, zużyte pierścienie z taką średnicą, znaczy z taką rozwartością występują w tych silnikach. Ja mam, tu to jest duże, może wy możecie mieć mniejsze, nie mówię, ale jeżeli macie spalanie rzędu litra na 1000 km lub więcej, czyli więcej oleju na 1000 km, no to będzie gdzieś w tych granicach, gdzieś około 2 mm na pewno. I teraz sobie zadajcie pytanie, czy ten system wysokiego podciśnienia powoduje, że pierścienie z taką szczeliną będą po prostu lepiej działały, czy po prostu ten olej zostanie zassany z powrotem do korbowodu w dół i co spowoduje praktycznie ubogość tego oleju na ściankach, co praktycznie może spowodować jeszcze szybsze zużycie niż wcześniej. Także musicie sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć. Ja znam odpowiedź, ja myślę, że ja mam rację, ale to nie będę się tym już tutaj wywyższał. Po prostu musicie sobie zadać to pytanie. Ktokolwiek stosuje z was taki układ, musi po prostu wiedzieć o tym, że może być taka sytuacja. Także kolejna ciekawostka na temat tego silnika. Tam jeszcze mamy głowicę, tam dużo rzeczy wam pokażę. Nie wiem, czy coś ominąłem, ale jeżeli coś ominąłem, to wyjaśnię wam w przyszłym odcinku. Na razie.